Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, by je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Chrystus zmartwychwstał. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i naprawdę nimi jesteśmy. Takie odkrycie i takie słowa zapisał w swoim liście święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Pana Jezusa, ten, który najbliżej podczas ostatniej wieczerzy siedział u Jego boku, opierając głowę o Jego pierś. Niektórzy mówią, że jako jedyny uczeń słyszał, czuł bicie serca Jezusa, swojego mistrza, swojego przewodnika. Dlatego mógł zachwycić się tą myślą i tę informację chciał rozprzestrzenić, głosić na cały świat. Popatrzcie, zwróćcie na to uwagę. Nie zapominajcie o tym, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Bóg Ojciec. Gdy doświadczamy miłości, takiej zwykłej, codziennej, chociażby w dzieciństwie, od swoich rodziców, rodzeństwa, to często sobie jej nie uświadamiamy. To czasami ktoś z boku powie, jak ten Ojciec cię kocha, jak ta Matka cię kocha, oni by dla ciebie serce wyjęli dami na dłoni. I nieraz powiedziane z boku od obcego człowieka dociera do mojej głowy, rzeczywiście, jestem szczęśliwym dzieckiem, obdarzonym miłością. Święty Jan, który tą Bożą miłość, Bożą obecność przeżywał na co dzień, tak bardzo pragnął, żeby nikt o tym nie zapomniał. Zobaczcie, nie zapominajcie. Bóg obdarzył nas miłością. Jak to obdarzył? W jaki sposób? Na różny sposób. Ale najbardziej w osobie swojego Syna. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nim jesteśmy. Jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, a wyraz i dowód Bożej miłości jest w osobie Jezusa. Dzisiejsza czwarta niedziela wielkanocna otrzymała swój tytuł, swoją nazwę. Niedziela dobrego pasterza. Niedziela Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie: Ja
Ja, Jezus, jestem dobrym pasterzem. Popatrzmy zatem na tę miłość Pana Boga wyrażoną w osobie Jezusa Chrystusa. Obraz dobrego pasterza to obraz, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy w tej jednej owczarni, której strzeże i którą prowadzi jeden pasterz. O tym powiedział Jezus, jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. On pragnie, by ta owczarnia była jedna, nie podzielona na różne. Żeby ta owczarnia, ta wspólnota, ten Kościół miał jednego przewodnika, Jezusa, dobrego pasterza. I dlatego w tej przestrzeni Kościoła, wspólnoty, duchowo możemy czuć się bezpieczni, jeśli naszym pasterzem jest Pan Jezus. Przewrotne słowa jednej z piosenek takiego człowieka, który walczył z Kościołem, który odrzucił miłość Pana Boga. Jakże bardzo bolesne, choć wyśpiewane przez niego z jakąś taką dziką satysfakcją. Człowieka, który dorobił się bez Boga i bez Bożego błogosławieństwa dosyć znacznego majątku. Można by powiedzieć, że nic mu nie brakowało w życiu. Żył sobie jak pączek w maśle. Wyśpiewał w piosence słowa jakże zatrważające. Pan nie jest moim pasterzem i niczego mi nie brakuje. Dlaczego tak wielu dzisiaj może tak nie wyśpiewują, może tak nie mówią, ale tak właśnie żyją? Pan Jezus nie jest ich dobrym pasterzem, nie jest ich przewodnikiem, nie są blisko Niego, a jednak mówią, niczego mi nie brakuje w życiu i bez tego pasterza. Moi drodzy, święty Jan, o którym wspomniałem na początku, napisał także po tej pierwszej radosnej informacji inną, smutną. Świat nas nie zna, nas chrześcijan, i nas nie rozumie, ponieważ nie poznał jeszcze Jego. Kiedy człowiek poznaje Jezusa, kiedy człowiek jest w tej owczarni jednego pasterza, to wie, że choćby był biedny jak mysz kościelna, może wyśpiewać z radością duszy: Pan jest moim pasterzem i naprawdę niczego mi nie brakuje. Bo u Boga wszystko to błogosławieństwo. Bo u Boga wszystko to jest wieczne zbawienie. A to, co materialne, to, co można położyć na koncie bankowym i do portfela, jest niczym, a przynajmniej niczym wartościowym w Jego oczach. I dlatego człowiek, który jest blisko Boga, za największy skarb uznaje właśnie Jego samego i Boże błogosławieństwo. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył was Ojciec. I zauważcie, że z tym pasterzem niczego wam nie braknie. Dzisiejsza niedziela zwraca też uwagę na pierwszego spośród wszystkich apostołów, bo właśnie apostołów po Jezusie zaczęto nazywać pasterzami. Pasterzami kościołów lokalnych w różnych częściach świata, tam gdzie poszli. A także nas, kapłanów, zaczęto nazywać pasterzami dusz. Dusz pasterzami. I tenże właśnie Piotr, ten pierwszy spośród apostołów, pięknie w dzisiejszym wystąpieniu powiedział, kiedy właśnie ludzie zobaczyli ogromny cud dokonany przez właśnie ich posługę, przez ich modlitwę. Człowiek uzyskał zdrowie, odzyskał tak bardzo utracone zdrowie.
właśnie w czasie ich modlitwy apostolskiej. I potem zostają przesłuchiwani, jak to uczynili, co się stało. Byli tacy ludzie, którzy chcieli składać im hołd, taki boski. A Piotr w swojej mądrości pasterza Kościoła powiedział: przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, ale niech będzie wam wiadomo wszystkim i całemu ludowi, że w imię Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście, ten człowiek stanął przed wami zdrowy. To nie ja, to nie moje umiejętności, ale to boska siła i możliwości Jezusa Chrystusa, jedynego pasterza. To nie ja, Piotr, choć jestem pierwszy spośród, w tym pierwszym kościele, ale właśnie on. Kiedy czytam te słowa świętego Piotra, który miał tyle pokory, żeby powiedzieć: to nie ja, tutaj nagroda i uznanie nie należy się mnie, ale Jezusowi, przypomina mi się prosta dziecięca piosenka, której śpiewa się słowa: wyżej, 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 Jezus coraz wyżej. I to jest właśnie dobry pasterz Kościoła, który zwraca uwagę: to nie ja. Ja siebie nie stawiam w centrum. W centrum stawiam Jezusa. On ma być najwyżej. On ma być najwyżej w moim życiu. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Jezus, bo dobry pasterz daje życie za swoje owce. Dziękujmy dziś Panu Bogu, że w tym życiu duchowym nic nam nie brakuje, że ten cel ostateczny, jakim jest niebo, jest bezpieczny, kiedy jesteśmy w tej owczarni, kiedy idziemy za tym pasterzem. Za tym pasterzem, który oddał za nas swoje życie i nadal oddaje w czasie każdej Eucharystii. Jakże on bardzo pragnie, aby między nami była jedność, aby między nami była zgoda. Jakże on bardzo pragnie, abyśmy tutaj przyprowadzali innych, którzy będą słuchać jego głosu, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Amen. Wierzę.